Siemaneczko, Aras, live in Poland, witamy na moim kanale i w moim nowym odcineczku, moi kochani. Pas roboczy wjechał, także kontakciko na trzy, także pierwszy, znaczy się może źle, pierwszy tu od brzegu, jakby to powiedzieć. O, i jest lampa, za chwilę do niej przejdziemy. Świrujemy sobie, środkowy. To będą te, a że tak powiem ostatni, to będzie pas kuchenny, nie? Wiecie, jak tu się coś robi, że tak powiem ciemno się zrobi, to od razu kuchnię można zapalić, nie? Dobra, także włączymy, żebyście kochani mieli jasno. Tak to wygląda. Przejdziemy tutaj, tutaj się nic nie zmieniło dzisiaj, tylko szlifowałem, sprzątałem, ponieważ dosłownie za pół godziny mają być, że tak powiem, chętni na kupno tego mieszkania. Przyjdą sobie pooglądać z tym, z panią z biura nieruchomości. Także szybka wrzutka dla was. Jak widzicie, ogarnęłem cały bajzelek dzisiaj. Powynosiłem to, co nie trzeba, to powynosiłem to, co jest mi niepotrzebne. Zlewik zamontowany solidnie, że tak powiem, woda już jest ciepła, zimna. Wszystko już, moi kochani, jest odpływy porobione. Także elegancio. No niestety tutaj, że tak powiem, powstał delikatny błąd, ponieważ tu idzie zmywarka. I teraz zmywareczka dojdzie do samego końca, także te dwa kontakty muszę teraz przenieść. Troszkę na, znaczy się indukcję złapiemy na krótko, nie? Znaczy się będzie od razu bezpośrednio podpięta przewodem i po prostu przewodzik stąd sobie, tylko też kawałek do podłączenia piekarnika. No i niestety zmywareczkę, dosłownie 15 cm muszę przenieść, już tutaj kontakt, że tak powiem, nadtynkowy. Już zacząłem robić, także czekałem na przewód 2,5 kwadrat, ponieważ mi zabrakło. Miałem tylko 1,5 kwadrat. Że tak powiem, ładna lampa. To wszystko jest do regulacji, moi kochani. O, przepraszam. Można to wszystko poprzekręcać. Inaczej ją całkiem poustawiać, nie? Te pałąki, nie? Także tak to wygląda. Tutaj, no widzicie, tu się na razie nic nie zmieniło. Tak to wygląda. W tym momencie czekamy na te dwie płyteczki, żeby tu dosłownie to zabudować, ponieważ docineczki, kawałeczki zostały, ale zbyt małe i nie z tej strony. Ta jedna ma po prostu oryginalny ten, nie? Bo z tej strony będę ukosowywał, a z tej strony bym chciał mieć dwie normalne, oryginalne strony. No i po prostu z tamtego nic nie wyjdzie, a nawet do szlifowania to tam za bardzo nic nie ma, bo wymiarowo się nie zgadzają, są po prostu niektóre poprzycinane, są za niskie. Kaloryferek wjechał, nie wiem, czy wam relacjonowałem ostatnio tą łazieneczkę, chyba nie. Biały montażyk poleciał, zostały silikoniki, sufit poszlifowany, zagruntowany, akryle poleciały, także rano tu wjeżdżam, od razu maluję na raz, lecę sobie z tymi wszystkimi właśnie rzeczami typu do białego malowania, czyli te wszystkie obróbki parapetów, które robiłem wcześniej, nie? To jest wszystko poszlifowane, to jest wszystko zostawione. O, i widzicie, takie rzeczy się dzieją, jak kanapy i inne rzeczy wjeżdżają, po prostu wchodząc z kanapą. O, zahaczyłem nogą, życie. Wcześniej, nie? Jak z Tomkiem żeśmy wnosili, dopiero jak żeśmy ją wynieśli, dopiero zobaczyłem, że jest dziurka na ścianie od noża, nie? Czy tam od śrubokręcika. Dobra, tak to wygląda. I teraz najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia, ponieważ chciałem zaproponować wam kanał, vlog, shotów dosyć dużo wrzuca ziomeczek i na TikToku się dość dobrze udziela, także tam ma 50 tysięcy obserwujących. Założył kanał YouTube'owy,
Tam są tutaj fajne szoty, dosłownie praktycznie też budowlanka, troszkę na wesoło, coś jak u mnie, także z chęcią polecimy. Kanał na YouTube, będzie link, także w opisie tam zrobię link, także spokojnie was tą przekierujemy, także przesąsiedzi, także zapraszam na kanał tutaj do ziomeczka i na TikToka. Dość fajne, humorystyczne szoty, wrzuteczki robi. Także zapraszam, można się pośmiać, można zobaczyć troszkę inną budowlankę na luzie. I że tak powiem, co się nie da, jak się da, panie. Przyjdzie git, będzie git. Nie, przyjdzie kit, będzie git. Sorry, przejęzyczyłem się. Także tak to wygląda. I oczywiście dziękuję, że 100 razy powiedziałem, także dobra, tak to wygląda, także o, zmienione, wymieniona szafka i teraz tak, te się tak ładnie otwierają i te się tak ładnie otwierają, ponieważ była troszkę zmiana, bo ta się w tą stronę otwierała i ze względu, tak, że tak powiem, wizualnych i manualnych, zrobiło się to tak. Taka delikatna moja sugestia była dla stolarza. Aha. I teraz tak, tak to wygląda, moi kochani. Odsunęły się na kantóweczkach. Tak jak mówiłem, od ściany przyszedł regipsik i ładnie płyteczki doszły, nie? Także do regipsu wszystko elegancko, że tak powiem, i nie oszukując was, moi kochani. Pas roboczy. Mamut glue. Także dobrze trzyma, nie? Powiem wam, jest moc tego kleju, wystawki w Leroy. Wszystko leciało tam na mamuta, kurwa. Tylko podłoga na klej. No wiecie, wystawki na OSB, no to najszybszy sposób, tak, żeby, że tak powiem, przykleić. Ażby, powiem wam tak, jak szedłem pierwszy raz na robienie wystawki tam do marketu i mówię, kurwa, dostałem projekt, nie? W domu siedzę, kurczę, wiesz, wiecie, bo takie zrzuty i ten, a wiecie, to jest ten zrzut z góry, dostałem mniej więcej wizualizację, jak to ma wyglądać, tam jakieś wymiary, wiesz, i kombinacje teraz, wiecie, kurczę, wystawka w sklepie, przecież to nie jest, kurczę, łazienka w bloku, nie, ani odpływów, ani ten, teraz jak się do tego zabrać, wiecie, nie, no człowiek pierwszy raz idzie, robi, że tak powiem, takie wystawki, no ale człowiek się uczy z doświadczenia i, że tak powiem, z obserwacji, jak inni robią. Także przy rozbiórce starej aranżacji, wiecie, bo ja mówię, kurczę, to ile to będę robił, kleję to, gdzie tu latać, teraz na środku sali, lataj ta po wodę, wieś, przepraszam, chodźcie po wodę i z powrotem tu, tam, tu, tam urabiam, gdzie tu urabiać, jak to w ogóle wygląda, jak to na środku sali, kurczę, w sklepie jest, nie, w ogóle jak się za to zabrać, nie? Gdzie jeszcze było powiedziane na przykład, że cięcie płytek gdzieś tam na magazynie, o kurna, teraz z każdą płytką latać, no ale jakoś daliśmy radę, ale do brzegu. I tam akurat jak rozbierałem łazienkę, patrzcie, a chłopaki przed nami normalnie lecieli na mamuta. Tylko podłogę jak skuwaliśmy, to na klej dali, nie? Podłogę, no to z wiadomych względów, nie? Dali na klej podłogę, ja tak samo dałem, poszło na OSB, na szczepnym. Także do dzisiaj można obejrzeć. Nie ma problemu, są moje wystawki cały czas na Toruńskiej, także można zobaczyć czarną, białą. Tam taką miętową i takie dwie naprzeciwko, jedna z tym imitacja poddasza i druga też taka czarno-biała też była, nie? Jedna czarno-biała, druga czarno-biała, taka troszkę inne motywy, tam płytek były, jedne były ze złotymi takimi brokatami, drugie były ze srebrnymi, wiecie, o co chodzi, no dobra, także tak to wygląda, moi kochani, na dzień dzisiejszy. Widzę, że dobijają się do mnie być może nowi zleceniodawcy. Bo przecież Arkadiusz podobno nie ma zleceń. Dobra, za chwilę sobie przeczytamy. Nie będziemy tutaj teraz kombinować. Mateusz do mnie napisał. Zaraz zobaczymy, co tam wrzucił dzieciaczek mi ciekawego. Ponieważ chyba szukamy samochodu nowego. Także chyba będzie zmiana, że tak powiem, samochodu firmowego,
Także wszystko będziecie mieli zrelacjonowane. Aktualnie dostawczy stoi cały czas, że tak powiem, na warsztacie. Dość długo stał na zewnątrz. Nie wiem, czy tam elektryka nie było tego, czy co tam się działo. Po prostu dostałem informację, że 2 tygodnie stał, ponieważ elektryk był chory. Później się nawarstwiły zlecenia. Troszkę to zeszło, że tak powiem, chyba wracając do domu, bo to stoi dosłownie przy domu. Ten warsztat jest tak, że wracając do domu chyba tam podejdę i zobaczę, co tam się dzieje z tym samochodem. No i tak sobie pomału radzimy, tak? W tych ciężkich czasach, moi kochani. Tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka chyba dość ładnie. Tak jak mówiłem, tak będzie właśnie układ, że tutaj będzie aneks, ta kanapa zostaje tak jak zostanie, tak no, docelowo tak ma być. Tutaj niewielka przestrzeń między kanapą, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mają być 2 szafy po metrze, metr szeroka i metr szeroka, także 2 metry tu zabierze. I tutaj ma stanąć stolik. Tutaj ma stanąć stolik nad tym ładnym oświetleniem. Tu jest ściana telewizyjna, także tu będzie telewizorek. No wiadomo, tam kurczę 70 cali, to chyba nie wejdzie. Bo jest chyba 1,30 m. Ja mam chyba 60, to ma 1,20 m szeroka. No sypialnia jak sypialnia, sypialnia do własnej aranżacji. Że wstępnie tutaj po prostu taki pierwszy rzut, żeby po prostu kupujący mieli obraz, jak to można tutaj po prostu zagospodarować sobie tą niewielką przestrzeń, że tak powiem. Także moi kochani, jeszcze raz apeluję, wejdźcie do ziomka, zobaczcie sobie, pośmiejcie się, podobna beka jak u mnie, chociaż u mnie to już jest serial obyczajowy się zrobił, mniej budowlanki, więcej życia, ale chyba to lubicie, zostawcie łapeczkę w górę dla mojej satysfakcji, że mnie oglądacie, dla motywacji i pozostawcie komentarz, jak wam się podoba ta robota moja i moja osoba. Oczywiście krytyka też mile widziana, ale też bez przesady, moi kochani. Hejterzy. Nie, co mi się śmieje, że hejterzy. Kreatywna krytyka też jest potrzebna, także okej. Tylko po prostu nie wjeżdżać na rodzina, ani ten, to będzie wszystko okej. Dobra, także lecimy zrzucać wam te wypociny moje budowlane. Także do usłyszenia jutro, moi kochani. Także jutro też się tutaj spotykamy i już dokończymy tą chałupę. Dobrze, spadam, bo że tak powiem za dosłownie 15 minut ma być przedstawicielka z biura nieruchomości z potencjalnymi kupcami, także zawijamy się stąd. To co mogłem, to posprzątałem, żeby po prostu ładnie tu wyglądało jak przyjdą i żeby mieli obraz po prostu prac wykonywanych i kunszczu budowlanego. Że nie ma lipy, nie ma popeliny i nie ma patobudowlanki. Chociaż kurna czasem chciałem sobie zaszaleć, takie wiecie. Przepraszam, źle to wyglądało. Chciałem powiedzieć, że tu ze smarka, tu hartność, ta przyklei, wiecie. Nie no, świruję. No, jak to bywa w internecie, sami widzicie, że tak powiem, jakieś tam zrzutki, szoty. Że tak powiem, patobudowlanki. No co, u siebie to u siebie, a u kogoś to u kogoś, nie? Jak to mówią, miało być dobrze i tanio, panie, a jest tanio. Dobra, taka wrzutka i humorystycznie zakończymy ten dzień. Także ja spadam na chatę wam to zrzucić. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście, subskrybujecie i oglądacie mnie codziennie. Także dziękuję. Z całego serca i lecimy, no co, pomału tutaj działamy. Widzicie, dzień jak co dzień. No co tu dużo opowiadać. Sytuację sprzed 2 dni, że tak powiem, naprostowałem troszeczkę, że tak powiem, się zdenerwowałem ową sytuacją. No i tyle w temacie, no co. Trzeba po prostu zahasać rękawy i lecieć dalej. A z waszym wsparciem na pewno to się uda. Dziękuję wam, kochani, i do usłyszenia.